Zadbanie o układ nerwowy, próba jego regeneracji, w szczególności w wieku starszym, jest kluczowym elementem utrzymania zdrowia. Bowiem ten, ze względu na podeszły wiek, złą dietę czy też różnego rodzaju choroby, które przebiegają ze wzmożonym stanem zapalnym, narażony jest na szwank. Niestety, źle działający układ nerwowy to gorsza praca całego organizmu, bowiem unerwione przez niego organy, np. tarczyca, wątroba, serce, płuca czy trzustka, jeśli nie otrzymają prawidłowego bodźca, mogą niedomagać, a wraz z tym całe ciało. Dlatego dziś opowiem o produktach roślinnych, o których nigdy wcześniej nie mówiłem. Opowiem o specyficznej grupie związków, które mają zdolność do regenerowania połączeń międzynerwowych, których funkcja i stan osłabia się wraz z wiekiem, a także w przebiegu licznych chorób, które generują stan zapalny. Na przykład w przypadku cukrzycy, czy też chorób autoimmunologicznych. Zapraszam na dzisiejszy film. A dzisiejszą listę usprawniaczy pracy naszych nerwów rozpoczniemy od polifenoli, które mają bardzo wiele do zaoferowania naszym nerwom. Występują one głównie w owocach, a znajdziemy ich w dużym stężeniu, na przykład w winogronach, w jabłkach, w gruszkach, wiśniach, w jagodach, choć jest jeden taki brązowy produkt, który nokautuje je, jeśli chodzi o zawartość polifenoli, i o nim będzie mowa zaraz. Natomiast w owocach znajdziemy od 200 do 300 mg polifenoli. I pytanie. Dlaczego polifenole zawarte w owocach i warzywach usprawniają pracę naszego układu nerwowego? Co mogą dla niego dobrego zrobić? Doniesienia naukowe dowodzą, że aktywują w naszym ciele molekuły, które usprawniają przekazywanie informacji pomiędzy komórkami nerwowymi. Dzięki temu przekazywanie informacji przez układ nerwowy jest sprawniejsze i niezaburzone, a to w konsekwencji prowadzi do lepszej sprawności całego organizmu. Ponieważ, na przykład, jeśli mózg wysyła informacje do tarczycy, by ta produkowała hormony, lub też do naszego serca, by przyspieszyło rytm, to ten sygnał jest odbierany prawidłowo, a to oczywiście korzystnie działa na cały nasz organizm. Zatem nie powinien dziwić fakt, który został opisany w tym badaniu. W konkluzji jednego z badań możemy przeczytać, że stosowanie diety bogatej w polifenole stanowi nieinwazyjny, naturalny i niedrogi środek terapeutyczny wspierający zdrowy mózg. I tutaj zdradzę Państwu jedną ciekawostkę, jeśli mowa o regeneracji i zabezpieczeniu układu nerwowego. Bardzo dobrze sprawdzą się antocyjany, resweratrol oraz lignany połączone razem. Drodzy Państwo, antocyjany to te ciemne, wręcz granatowe barwniki, które możemy odnaleźć np. w jagodach czy też winogronach. One połączone z resweratrolem oraz lignanami, a lignany obficie występują w roślinach strączkowych czy też w pełnych ziarnach, to takie połączenie nie tylko chroni nasz układ nerwowy, ale także usprawnia jego pracę. W badaniu sprzed 2 lat pod tytułem Wpływ polifenoli na funkcje poznawcze czytamy. W tym badaniu stwierdzono, że schemat spożywania polifenoli, obejmujący kilka flawonoidów, a w tym antocyjany, kolejno resweratrol, lignany, wiąże się z niższym ryzykiem demencji ogólnej i choroby Alzheimera. O polifenolach opowiem jeszcze w dzisiejszym odcinku, dlatego zachęcam, aby pozostać ze mną do końca. A czy wiedzieli Państwo, że te lepsze połączenia międzynerwowe, ta lepsza plastyczność mózgu, to zdecydowanie lepsza pamięć? Bo proszę się przyznać, komu z Państwa nie zdarza się coraz częściej zapominać, gdzie zostały położone kluczyki, kiedy umówiliśmy się do lekarza? No właśnie. Na szczęście tutaj z pomocą może przyjść królowa naparów, czyli zielona herbata. Zgodnie z najnowszym przeglądem danych naukowych, polifenole zawarte w zielonej herbacie, a w tym galusan epigallokatechiny, poprawiają pamięć, jednocześnie chroniąc przed różnymi zaburzeniami poznawczymi i psychicznymi. Ale to nie wszystko. Związki zawarte w zielonej herbacie mają niesamowitą cechę. Otóż hamują one śmierć komórek wywołaną przez związki neurotoksyczne, czyli związki toksyczne dla komórek nerwowych. I w tym samym czasie te związki, a dokładniej mówiąc galusan epigallokatechiny zielonej herbaty, zwiększa plastyczność połączeń międzynerwowych, czyli tych synaps, a to usprawnia pracę całego układu nerwowego. I tutaj zdradzę pewną tajemnicę. Otóż okazuje się, że cząsteczka, która zawarta jest w zielonej herbacie, dokładniej mówiąc galusan epigallokatechiny, kiedy połączy się z kurkuminą, która zawarta jest w kurkumie, to wtedy to połączenie dużo lepiej chroni pamięć niż
same związki zawarte w zielonej herbacie. A my przejdźmy dalej. My mamy do dyspozycji jeszcze jeden polifenolowy skarb. Okazuje się bowiem, że polifenole bardzo bogato występują w kakao. To jest prawdziwa polifenolowa bomba. Na wykresie, który ilustruje zawartość polifenoli w 100 gramach produktu, widzimy, że kakao zajmuje drugie miejsce. W 100 gramach proszku kakaowego odnajdziemy prawie 1,5 grama polifenoli. To swoisty rekord. No dobrze, ale duża zawartość polifenoli to jedno. Natomiast jakie korzyści odniesie z tego nasz organizm? Bo nie zawsze dużo znaczy dobrze. Dużo nie zawsze znaczy lepiej. Jak wskazują naukowcy, polifenole zawarte w kakao wydłużają żywotność naszych nerwów. Chronią je przed zniszczeniem wywołanym przez stres oksydacyjny, który generują choroby przebiegające ze stanem zapalnym, np. cukrzyca. A my na chwilę opuśćmy już świat roślin i przenieśmy się do produktów odzwierzęcych, ponieważ jest taka jedna substancja, która pomoże nam usprawnić pracę całego układu nerwowego. Tą substancją jest L-karnityna. Znajdziecie ją Państwo w baraninie, wołowinie, wieprzowinie czy mięsie ryb. Natomiast najmniej znajduje się w produktach drobiowych. Dlaczego powiedziałem, że przenosimy się teraz do świata zwierzęcego? Ponieważ w pokarmach roślinnych występuje ona w śladowych ilościach. Można znaleźć ją na przykład w awokado, nasionach soi czy ziarnach zbóż. A jaki wpływ na nasz układ nerwowy wywiera ta substancja? Otóż stwierdzono, że L-karnityna zwiększa siłę przekazywania bodźców w połączeniach synaptycznych, czyli między komórkami nerwowymi. Oznacza to, że osłabiony układ nerwowy może działać sprawniej właśnie dzięki tej substancji, wzmacniając siłę sygnałów nawet w osłabionych nerwach. Na dowód moich słów przygotowałem dla Państwa jedno badanie, w którym udowodniono, że substancja ta poprawia funkcje poznawcze, w tym na przykład pamięć, a pierwsze efekty możemy zauważyć już po 3 miesiącach suplementacji. A skoro przesunęliśmy naszą narrację nieco w kierunku strony Królestwa Zwierząt, to idźmy za ciosem, aby omówić wspaniały wpływ diety z zawartością tłustych ryb na stan naszego układu nerwowego. Z pewnością moi stali słuchacze już wyczuli pismo nosem, że będę mówił o rybich kwasach tłuszczowych omega-3, o DHA i EPA. Substancje te działają jak istny balsam na nasze połączenia nerwowe, w szczególności na to, w jaki sposób przewodzą one impulsy nerwowe. Okazuje się bowiem, że niewystarczająca ilość kwasu tłuszczowego omega-3 DHA w naszym ciele upośledza działanie membran komórek nerwowych. Ponadto jest on arcyistotny dla połączeń synaptycznych, czyli międzynerwowych, i przeżycia komórek nerwowych. I tutaj ważna uwaga. Jeśli ktoś z Państwa nie lubi smaku ryb lub smak ryby go po prostu odrzuca, a mimo wszystko chcecie Państwo korzystać z dobroczynnych właściwości rybich kwasów tłuszczowych omega-3, to pamiętajmy, zawsze możemy się suplementować kapsułkami z tymi kwasami, które nie pozostawiają w naszych ustach rybiego smaku. I tutaj ważna uwaga. Na ilość kwasu DHA w naszym mózgu ma wpływ jeszcze jedna substancja, o której powiem za chwilę. Drodzy widzowie, jeśli mamy problemy neurologiczne, to rybie kwasy tłuszczowe omega-3 warto łączyć z kurkuminą, która zawarta jest w kurkumie. Ponieważ, jak odkryli naukowcy, to właśnie kurkumina jest związana ze wzrostem poziomu rybich kwasów tłuszczowych omega-3 w całym naszym mózgu, co sugeruje, że kurkumina poprawia pamięć i zdolność do uczenia się. A następny wspomagacz pracy i regeneracji naszego układu nerwowego to magnez, ale w szczególności w jednej wyjątkowej formie. Co prawda w badaniach na zwierzętach, ale stwierdzono, że leczenie specjalną formą magnezu zmniejsza odkładanie się blaszek beta-amyloidu w mózgu, które tworzą się w trakcie choroby Alzheimera, oraz, co bardzo ważne, zapobiega niszczeniu się synaps, czyli tych połączeń międzynerwowych. Bardzo skuteczny w tym zakresie okazuje się jeden konkretny rodzaj magnezu, a mianowicie L-treonian magnezu, który jest w stanie zwiększyć stężenie magnezu w mózgu nawet o 15%. W badaniu w 2011 roku dowiedziono, że właśnie ta substancja poprawia plastyczność synaptyczną w hipokampie, czyli w tej strukturze mózgu, która odpowiedzialna jest za uczenie i zapamiętywanie. A skoro przycupnęliśmy na chwilę w kategorii minerałów, to warto poszukać jeszcze innych sprzymierzeńców wspierających pracę naszego układu nerwowego.
Kolejnym z nich jest cynk. Okazuje się bowiem, że robi on dla naszego organizmu znacznie więcej niż tylko wspiera pracę naszego układu odpornościowego. Aktywuje on enzym o enigmatycznej nazwie ERK, dzięki któremu zwiększa się ogólna plastyczność połączeń pomiędzy nerwami. A gdzie odnajdziecie Państwo cynk? Proszę sięgać w swojej diecie przede wszystkim po wątróbkę cielęcą, kolejno pestki dyni, suszony imbir, fasole, migdały, kaszę gryczaną czy żytni chleb razowy. A w dzisiejszym filmie chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, jak wiele dobrego dla naszego układu nerwowego robi post przerywany. Na pewno pamiętacie Państwo, jak często opowiadałem o poście przerywanym w kontekście schorzeń metabolicznych. Jednak okazuje się, że post przerywany korzystnie działa także na nasz układ nerwowy. Usprawnia on pracę naszych neuronów oraz zapewnia prawidłowe funkcjonowanie wielu rejonów mózgu. Natomiast, jeśli chcieliby się Państwo dowiedzieć więcej na temat postu przerywanego, to zapraszam do obejrzenia materiałów na ten temat na moim kanale. Natomiast na sam koniec zostawiłem sobie kwestię, przed którą większość osób wzbrania się jak przed ogniem. Mowa o ćwiczeniach fizycznych. Okazuje się, że ćwiczenia fizyczne zwiększają w naszym mózgu stężenie neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego. Jego najważniejszą właściwością jest to, że pomaga on w powstawaniu nowych neuronów w hipokampie, czyli w strukturze, która odpowiada za gromadzenie i przetwarzanie pamięci. W jednym z badań przeprowadzonych na grupie młodych osób możemy przeczytać, że doszło do natychmiastowego wzrostu neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego po ćwiczeniach o wysokiej intensywności. I w tym temacie dodam tylko tyle, że wyższy poziom tego wskaźnika związany jest z lepszą wydolnością poznawczą, lepszą uwagą i lepszą pamięcią przestrzenną. A na dziś z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję za Państwa uwagę i jak zawsze mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.